Cześć wszystkim! Znowu Point 7. Przeciąg Factorio na modach. Dobra. Dzisiaj zajmijmy się układami procesorowymi. Tutaj już mniej więcej zaprojektowałem, jak chciałbym, żeby to wyglądało. Oczywiście parę rzeczy jeszcze będziemy musieli dobudować. Więc tak, tutaj sobie będziemy robić płytki z włókna szklanego, do których tylko szkło musimy dostarczyć i plastik. Tutaj będziemy dostarczać zwoje. Miedziane, znaczy nie miedziane, miedziowo-cynowe. Tutaj będziemy robić zaawansowane płyty drukowane. Jeszcze potrzebujemy do tego złotych płytek. Tutaj jest zintegrowana elektronika. To wszystko już mamy mniej więcej. Tak, tylko trzeba jeszcze kwas siarkowy to będzie dostarczyć. Tak, właśnie tutaj to trochę będzie takie trochę dziwne takie ustawienie. Bo musimy mieć dwie rury, w jednej będziemy dostarczać ten roztwór chlorku żelaza, w drugiej kwas siarkowy, więc w każdym razie tak powinno to działać. Tutaj nasze standardowe dwie rzeczy, tranzystory i podstawowe elementy, a tutaj będą właściwe procesory. Tylko że do właściwych procesorów potrzebowalibyśmy kolejnego stopnia zielonych fabryk, ale potrzebują procesorów. Więc na razie zrobimy tylko coś takiego. Ostawimy w paru miejscach, żeby rozpoczęło działać i pierwsze parę procesorów ręcznie zrobię. Dobra. Po pierwsze potrzebujemy jeszcze paru rzeczy. Potrzebujemy złota. Szkło już chyba produkujemy. Więc tak, potrzebujemy złota. Więc tak jak z aluminium, zrobimy sobie jakiś ad hoc szybką fabrykę złota. Potem oczywiście to wezmę i naprawię i zrobię tak jak powinno być, ale na razie zrobimy na szybko. Dobra, w sumie możemy skorzystać już nawet z piecy trzeciego poziomu, z hutniczy. Odlewnia pewnie też nam będzie potrzebna. Dobra, zróbmy to najprościej jak się da. Później to będziemy jakoś się zastanawiać jak to ulepszać. Chcemy sztabki złota. Będziemy potrzebowali chloru. Okej. Będzie trzeba, to będzie trzeba. To oczywiście zanim pójdzie do odlewni, trzeba jeszcze zrobić... Jak to się nazywa? Piec indukcyjny. Dobra. Piec hutniczy. Chemical furnace. Nie mam pieca indukcyjnego? Spaletowa... Tak, chyba nie zrobiłem pieców indukcyjnych. Dwa razy piec hutniczy zrobiłem? Fajnie. Okej. W takim razie to trzeba poprawić. Czy tutaj możemy zrobić piec indukcyjny z tego samego? Chyba tak. Dobra. W takim razie to odblokujemy, niech się to wszystko przeprocesuje. Dobra. A tymczasem sobie dziabnę i to później poprawię. Dobra. Piec hutniczy. Piec indukcyjny. Tutaj miałem przecież.
Okej. Tak będzie idealnie pięknie. Tak, nie da się tego jakoś dobrze zrobić. Dobra, więc po prostu tak będzie. Dobra. Sobie poprosimy złoto. Ruda z... Złota. I oczywiście chlor będziemy musieli jeszcze tutaj zapatrywać. A to jest zawsze denerwujące, robienie tych stacji. Jakoś tak. Tutaj zamówimy sobie chlor. Chlorgaz. A jeszcze musimy tutaj dostarczyć jakieś paliwo. Okej. To nie będzie z tym problemu. Okej, tylko w złym kierunku to zrobiłem. Dobra. Piękne. Po prostu ma. Dobra. Już dostarczacie chlor, fajnie. Tutaj jeszcze muszę... pełni upróżnić beczkę z chlor. No i dobra. Kto zacznie produkować roztopione złoto, to zacznie rozprodukować złotą płytkę. To będziemy mieli płytki. Więc my ograniczmy do paru staków na razie. Tak, powoli chlor leci. Musimy poczekać, aż chlor ruszy. Dobra. Dobra, dla przypomnienia. Tutaj gdzieś mieliśmy produkcję szkła, dokładnie tutaj. To wszystko nadal działa dobrze. A znaczy tutaj, o. Możemy troszkę zwiększyć ilość. No i to chyba powinno być wszystko, tak? Szkło, plastik, złoto. Dobra. Weźmy sobie ten schemat. I ustawmy go gdzieś. Powiedzmy, że gdzieś tutaj rozpocznę sobie linię z układami procesorowymi. Nie powinno to stanowić problemów. Ewentualnie stąd będę musiał sobie powiększyć produkcję tych wafli krzemowych. Ale dobra. No to jedziemy. Zrobię sobie raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Stawmy sobie tutaj roboport. Nie aż dużo rzeczy będzie tutaj dostarczone. Okej.
Dobra. I róbmy to po kolei. A, nie uzupełniałem jeszcze tutaj podajników. Dobra. Czy tak podajnik? Tak, tak. 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 Tak, dobra. Uzupełnijmy te schematy. Tak, 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 dobra. I trzeba jeszcze... Trzeba będzie jeszcze dodać dodatkowy słup. Dobra. A, jeszcze tutaj brakuje sieci. Dobra. Roboportami się jeszcze za chwilę zajmiemy. Dobra. Tutaj będziemy... Tutaj możemy już od razu zwinięty cenowy pręt dostarczyć. I my coś takiego produkujemy, tak? W takiej formie. Dokładnie. Dobra, myślę, że jedna linia na razie powinna wystarczyć. Więc to będzie coś takiego. Zwinięty cynowy pręt. Tak samo dostarczymy go tutaj. Może trochę bliżej tego, żeby było jeszcze miejsce trochę. Dobra. Tutaj potrzebujemy karbonu. W sumie gdzieś tutaj mam linię z karbonem, więc może skorzystam po prostu z niej. Nie wiem, czy chcę to tak robić. Gdzieś sobie tutaj po prostu zrobić zrobić wstawianie karbonu do jakiejś skrzynki. Nie mam podajników masowych? Dobra, to jest również rzecz do naprawy. Dobra. Dobra, tego karbonu potrzebujemy 1 na 2 sekundy. Tak, przy okazji to możemy już skasować. To mogą się przydać dwie linie w takim razie karbonu. Więc zróbmy to ładniej trochę. Karbon. To pozamieniam później na masowe podajniki, żeby lepiej działały. Dobra. Ty potrzebujesz wafli krzemowych oraz plastiku. Więc to musimy zrobić kombinację tych dwóch rzeczy.
tutaj. Dobra. Tutaj powiedzmy będzie plastik. Ja go mogę nie mieć w sumie w sieci logistycznej. Nie, gdzieś go mam. Dobra. I wafle krzemowe. Wafle krzemowe. Dobra. Mhm. Dobra. Tak. Mhm. Dobra, i teraz po kolei. Jeszcze, czego tu potrzebujemy? Potrzebujemy tu jeszcze kwasu siarkowego. Szczęście nie potrzebujemy go zbyt dużo. Tylko 5 na 5 sekund. To jest bardzo mało. Więc bez problemu będziemy mogli sobie go produkować. Znaczy dostarczać siecią logistyczną. Więc zróbmy to również szybko. To gdzieś tutaj mam rurę, więc chyba może już sobie po prostu przedłużej tutaj dostarczę. Co tu jeszcze potrzebujemy? Szkło i plastik. Dobra, to tak samo zrobimy tutaj. Nie to. Szkło. I plastik. Mhm. Dobra. Teraz kwas siarkowy. Gdzieś tutaj musimy go wypompowywać. Tak, stacja. Gdzie tutaj? Tak i... Gdzie są czerwone? Tutaj mam czerwone. Siarkowy. A, zabity. Nie, to chciałem. Siarko... Beczka, kwas siarkowy. Dokładnie. Mhm. A to musimy gdzieś tam przedłużyć. Dobra, voilà. Dobra, jeszcze tutaj nam paru rzeczy brakuje. Ty potrzebujesz jeszcze... plastiku i wafli krzemowych. Mam nadzieję, że to się nie zatnie, jak będę tutaj dwie różne rzeczy dostarczał. Więc tak. Plastik oraz wafle. Wafel krzemowy. Nie mam za bardzo tutaj już opcji, żeby inaczej tutaj je dostarczyć. Dobra. Trzeba już miedzianej płytki i złotej płytki. Dobra.
Jeszcze będziesz potrzebował czegoś. Dobra, za chwilę zobaczymy czego. Plastik już jedzie. Dobra. Miedziana płytka i złota płytka. Miedzianą płytkę musimy przecież produkować. Tak, trochę ciasno będzie z tym. Ale powinno działać. Dobra. Tu miedziana płytka. Tu zamówimy sobie skręcaną miedź. Dobra. Tutaj zamówimy złotą płytkę. Dobra. I tutaj jeszcze czegoś będzie nam brakować do układów procesorowych. Zobaczmy. Lutu. Również musimy produkować. Czy przetworzyć. To myślę, że zrobimy to gdzieś tutaj. Dobra. Lód. Tak. I tutaj weźmiemy, gdzieś powinien być solder core, bo o to nam chodzi. Tak. Dobra, czego jeszcze tutaj brakuje? Plastiku. Tak, czyli jednak nie mamy plastiku w sieci logistycznej. Dobra, naprawmy to. Podajnik masowy, gdzieś tutaj go miałem. Troszkę to nam też rozruszy produkcję plastiku. No i dobra. Stawmy jeszcze gdzieś roboport, żeby to ogarniał wszystko. No i dobra. Wszystko stoi tak jak powinno. Aż kilka pierwszych, tak jak mówiłem, muszę wyprodukować ręcznie. Dobra. Dobra. Już mam nadzieję, tak, raz, dwa, trzy, cztery. I czy tyle wystarczy do pierwszej fabryki? Zobaczmy. Nie, pięć potrzebuję. Dobra, płytek nie brakuje. Dobra, to również musimy pouzupełniać. A, zapomniałem jeszcze, że to musimy gdzieś jeszcze wyjmować. Dobra, tym się również... Na szczęście mamy jeszcze miejsce, co nie będzie stanowiło problemu. Dobra, tylko rozruszajmy produkcję. Tytanowe łożysko. Proszę dostarczyć mi tu parę tytanowych płytek. A w międzyczasie możemy zrobić również... Tak. Magazyn. Powiedzmy dwa staki, tak jak wszędzie indziej.
Tak. Czy skopiowałem właściwości? Chyba nie. Tak. Dobra. To powinno działać już. Źle dostanę moje miedzie. Tytanowe płytki. Dobra, dziękuję. Pewno mamy więcej. Dobra, już lecą. Czego nie mogę zrobić do nowego łożyska? Okej. Do tego potrzebny jest smar. Okej, robi sens. Zróbmy na szybko fabrykę, która mi zrobi tytanowe łożyska. Łożyska, tak. Dobra, starczy. Chyba. Tak, starczy, akurat. A, dobra, ale będę potrzebował więcej. No, tylko niech to po prostu zacznie działać już. Układy procesorowe. No i voilà! No i mamy je w końcu. Fajnie. W takim razie jeszcze przywrócę sobie tą fabrykę. I zrobię sobie jeszcze parę tych tytanowych łożysk. Kulkę. Dobra. Aż będę potrzebował ich tutaj więcej. W sumie, o ile się nie mylę, to wystarczy, że jeszcze to zaupgrade'uję również do zielonego poziomu i ta fabryka powinna w miarę szybko również działać, bo ponieważ ona teraz oczekuje na zaawansowaną płytkę drukowaną. Tak, jeden układ procesorowy robi się w 10 sekund, jedna płytka również robi się w 10 sekund. Więc wystarczy, że te dwa będą zielone. Reszta powinna chyba wystarczyć jako czerwona i powinno to działać wydajnie. Za chwilę również to zobaczymy. Dobra. A, ty nie produkujesz na nadmiar. Smutek. Dobra. A, i układów procesorowych oczywiście mi brakuje. Dobra, 4. Zobaczmy właśnie, tak tutaj potrzebujesz, nie potrzebujesz dużo rzeczy, również nie potrzebujesz dużo, więc myślę, że tutaj powinno wystarczyć. To będzie po jednej stronie na każdy materiał, dobra. Dobra. Układy procesorowe. Jeszcze zróbmy sobie na tyle. Jeszcze 5. Żeby te również poupgrade'ować. I zobaczymy, czy to będzie działać. Na razie może jeszcze troszkę, tak, na razie działa wszystko wydajnie, ale te fabryki mogą mieć jeszcze troszkę zapasu surowców, więc dlatego to może tak działać, ale ten wygląda na to, że tranzystory pracowały przez jakiś czas ciągle, ale teraz się również nastakowały, więc nie widzę, żeby były problemy. Więc chyba taki będzie nasz ostateczny schemat na to.
jeżeli będę potrzebował jeszcze więcej fabryk, to po prostu będę dostawiał ten schemat. No i dobra, to nam odblokowuje masę różnych rzeczy. Między innymi będę mógł sobie zrobić pancerz wspomagany. Będę sobie mógł zrobić sztuczne nóżki. Będziemy sobie mogli również zrobić tank Mark II. On ma fajną rzecz, ponieważ ma dużą siatkę, więc będziemy mogli do niego włożyć generator. Tutaj w sumie chyba go nie widzę. Ale tak, będziemy mogli przenośny generator jądrowy wstawić i będziemy mogli robić czołgi wyposażone w lasery. I myślę, że to zrobię w następnym odcinku, bo chcielibyśmy również zrobić sobie żółtą naukę. Ona chyba się różni trochę. Moduły, półprodukty, żółta nauka. Tak, potrzebujemy baterii litowo-jonowej. Bateria litowo-jonowa, jak łatwo się domyśleć, potrzebuje litu. Lit zbieramy z takich rzeczy, z wody termalnej. Na razie nie znalazłem chyba żadnych innych źródeł wody. Więc będziemy mogli sobie, musieli sobie zrobić tutaj linię kolejową, która już tutaj dojedzie. Co znaczy, że będziemy musieli wymordować wszystkich sąsiadów, którzy tutaj mieszkają. A do tego fajnie będzie się posłużyć właśnie tym czołgiem Mark II wyposażonym w lasery. Więc w następnym odcinku tym się będziemy zajmować. A póki co dziękuję wszystkim za uwagę i do usłyszenia. Cześć!